opowieść, którą dostaniecie jako scenariusz, składa się z pewnych elementów, które można podzielić na różne sposoby. Jeżeli to jest czas, i tu jest początek opowieści, a tu jest koniec, to zwróćcie uwagę, że zawsze jest coś takiego, że mamy podział na trzy części. No, nie zawsze, ale tradycyjnie przyjęło się dzielić opowieść na trzy części. Jest wstęp, jest ekspozycja, całe to rozwinięcie. Następnie przechodzimy do ostatniego fragmentu, który jest kulminacyjny. W tym ostatnim fragmencie tej historii bohaterowie wysnują jakieś refleksje i tam wyciągniemy razem z nimi pewne wnioski z tego, co działo się do tej pory. Ujęcia będę wymiennie nazywał planami, bo tak to się też stosuje potocznie, takie nazewnictwo. Wyobraźcie sobie pierwszy sposób patrzenia, pierwsze ujęcie nazywane jest planem totalnym. Plan totalny zakłada jakąś ogromną przestrzeń, którą widzimy, która jest oczywiście pełna różnych szczegółów, natomiast my tutaj nie rozpoznajemy niczego charakterystycznego, takiego, co by przykuwało naszą uwagę, oprócz tego, że jest to rzeczywiście jakiś ogromny teren, który może to być, nie wiem, jakoś, mogą to być realia jakieś pustynne, może to być jakaś dżungla z rejonów podzwrotnikowych. Plan totalny służy nam do tego, aby zobaczyć miejsce akcji w takiej ogromnej skali. Plan pełny służy nam przede wszystkim do tego, żeby pokazać, co się dzieje pomiędzy bohaterami i w całości opisać tę czynność, którą bohater wykonuje. Mamy do czynienia już z portretem. I podobnie jak półportret, służy on nam do pokazania emocji, ale przede wszystkim już istotne są dla nas tutaj elementy twarzy. Tak? To twarz jest najważniejsza, ona tak naprawdę decyduje o tym, co tutaj właściwie widzimy, no bo tylko na niej się koncentrujemy. Tak, więc pracując nad komiksem, decydując się na opowiedzenie jakiejś historii, pamiętajcie o tym, aby cały czas zbliżać się i oddalać od naszych bohaterów. I za każdym razem robić to w ściśle określonym celu.